To jest bardzo emocjonująca gra. Wybaczcie, że krzyczę do mikrofonu, ale nie grałem w nią od 23 lat w nią nie grałem. Witam serdecznie, drodzy widzowie, na piwnicy retro, totalnej piwnicy, bo to jest gra z 85 roku. Z tego co wyczytałem. Więc dzisiaj takie prawdziwe retro. To jeszcze mnie na świecie nie było. 85 rok, data wydania. To jest gra zręcznościowa, Battle City. Wyprodukowana i wydana na konsolę Famicom w 85 roku przez japońską firmę Namco. Tak chyba to powinienem czytać, Namco. N-A-M-C-O. Jest to kolejna część gry Tank Battalion z 80 roku. To jest oczywiście, to są informacje zaczerpnięte z niejakiej Wikipedii, więc pamiętajmy o tym, że należy szukać informacji najlepiej w dwóch albo w trzech źródłach. Tak mnie uczyli niejaka pani od historii. Pozdrawiam ją serdecznie. I cóż, zasady gry są proste. Gracz steruje czołgiem, który niszczy inne czołgi za pomocą swojego działa, rakiet i tak dalej. Tutaj to były takie czasy, że gry pozwalały rozwijać wyobraźnię, ponieważ grafika składała się z pikseli wielkości, ogromnej wielkości, więc samych pikseli. I właśnie to powodowało, że mogliśmy sobie pewne rzeczy wyobrażać. To jest wielki plus, że teraz to wszystko jest kawa na ławę, nie? A więc gry rozwijają wyobraźnię. No i to jest taka słynny obraz, który tak mi się mocno wrył w pamięć. Pamiętam, jak miałem Pegasusa i to była jedna z gier, które na tym Pegasusie były. Nie wiem, czy to nawet nie było na tym kartridżu 168 in one. Słynne, gdzieś to mam. Gdzieś to mam nadzieję, że mam ten kartridż. Po 200-300 zł teraz chodzą. I tam chyba były tanki, jak dobrze pamiętam. I bardzo lubiłem w to grać. Zresztą granie multiplayerowe, czyli na dwa joysticki, na dwa pady, o może pady, nie joysticki, no robiło wrażenie. Trzeba było bronić swojego orzełka. Orzełek był bardzo ważny. I bardzo przypominał mi orzełka, polskiego orzełka, oczywiście perelowskiego orzełka, bo bez korony. Zresztą gra z 85 roku, więc czułem się, że bronię, czułem się troszeczkę jak cztery pancerni, jak grałem w tą grę, nie wiem, jakoś tak było. O, produkują Tekkena, wow, właśnie, to znaczy, że dalej trwają i bardzo dobrze. Więc tutaj ściągnąłem taki emulator, który pozwala uruchomić tą grę na komputerze współczesnym, że tak powiem. Tu są różne opcje do wyboru, różne wariacje. Pamiętacie pewnie takie gry komputerowe, takie gry, nawet nie może nie tyle komputerowe, co był taki troszeczkę, taka konsola, przenośna konsola na baterię, 999 gier w jednym, nie? Oczywiście polegało to tylko na tym, że były różne wariacje tej samej gry i były wersje, które były przyspieszone, wersje były z jakimś strzelaniem, nie strzelaniem, ale tak naprawdę to było kilka gier w różnych wariacjach. No oczywiście na Pegasusie było tak samo. Zresztą tutaj są różne opcje. Tu są różne opcje do wyboru. Weźmiemy opcję A. Teoretycznie jest to opcja podstawowa, tak mi się wydaje. Więc zabieram was z czasy, dawne czasy gier komputerowych. Dla mnie już tak dalekie, że nawet mnie na świecie nie było. Jest to gra wydana na konsolę Famicom w 85 roku, więc Topper się jeszcze 2 lata musiał gdzieś tam we wszechświecie błąkać, żeby dopiero tutaj się zjawić. Ale mam nadzieję, że się cieszycie, że tak się stało. Ja się cieszę. A ostatnio to i teraz bardziej. Więc tak, odpalam, żeby tutaj widzę, że coraz więcej osób przychodzi, zachęcam do lajkowania, to się oczywiście przyda, bo kanał wtedy ma lepszą reputację i tak dalej. Witaj Adax, witaj Mateuszu, witaj Michale, witaj Panie Janie. Jest jeszcze więcej osób, zachęcam oczywiście do komentowania, może ktoś z was pamięta tą grę i też w nią grał.
Dobrze. Przechodzimy do rozgrywki. To jest prawie War Thunder. To jest prawie War Thunder. To jest lepsze od War Thundera. Bo tutaj się nie da nic skrzanić. A w War Thunderze jeszcze skrzanią nie jedną rzecz. Pamiętacie ten obraz? Pamiętacie ten obraz na swoich komputerach? To jest 90 rok, z tego co tutaj jest napisane. Były różne wersje i tak dalej. Zobaczcie ten obraz, jak on wjeżdża od dołu. Przecież to jest, o, teraz jest o pokaz. Kiedyś gry tak się właśnie rozpoczynały, że ekran nie trwał w miejscu, tylko właśnie pokazywana była rozgrywka. Nie miałeś monety, nie mogłeś rzucić monety do automatu, gdzie można było sobie w Mortal Kombat powalczyć. To przynajmniej można było popatrzeć na ekran i popatrzeć, jak rozgrywa się walka w taki, a nie inny sposób. Disconnected. O, byłem na TeamSpeaku, byłem przez przypadek, że można było sobie popatrzeć. Więc wasze zdrowie w gardło moje. Jakie słodkie. Mogę mieć białe wąsy, wybaczcie. Dobra, tank. Player one. Sterowanie na klawiaturze oczywiście jest problematyczne. Tutaj chyba nawet nie ma gdzieś opcji. Musiałem jakoś do tego sam dojść. Co tu należy kliknąć? Do wyboru jest tylko player one, więc mogę tylko nacisnąć enter. Czym to się strzelało, bo nie pamiętam. Stage one. O! Chyba sobie ustawię taki dzwonek. Czym się strzelał? Dobra, już wiem, że altem jest spacja. Nie. Jezu, czym się strzela? O! Granie jest za głośno. Zasady polegają na tym, że ma się kilka żyć i się trzeba obronić tego orzełka, który jest za tymi cegłami, żeby mi go nie... O! Nie rozwaliły te czołgi. One się tam będą respawnować. O, kurka wodna, dostałem strzała! O! O, jakieś mocniejsze pociski. O nie, 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 nie! To jest bardzo emocjonująca gra, wybaczcie, że krzyczę do mikrofonu, ale nie grałem w nią od 23 lat w nią nie grałem. I pierwszy mecz. Dobra. Pierwsze koty za płoty. Teraz gry są łatwiejsze. Są łatwiejsze. Same się przechodzą, takie Call of Duty się samo przechodzi. Teraz będzie lepiej, obiecuję. Dobra, czym to się strzelało, bo ja jestem zapominalski. Kropką. Ten bydlak jest bardzo mocny, na 5 strzałów. Kurka wodna, to nie jest takie proste. Wiesz, War Thunder to się może przy tym schować. Grałeś podobną. Dobra, muszę przejść w stage 1. Jak ja grzęznę na tym stage 1, to będzie śmiesznie. Mateuszu, grałeś tą grę, powiedz. Kto grał tą grę na swojej super konsoli? Kurde, ale się wolno strzela. Myślałem, że się zdąży obrócić.
Kurka wodna. Michale, nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo. Ale na pewno łatwo jest dać lajka. Nie dajecie chyba lajka, tylko wtedy, kiedy wygrywam, nie? Zachęcam. Siema ST, siema Entero ST. Czas wspomnień się uruchamia. Strzałki do poruszania i kropka do strzelania. I jest ciężko. Dobra, ostatnie życie. Czy dałbyś jakiś bonus? Zadanie jest proste. Proste, ale wcale nie takie łatwe. Można tak powiedzieć? Czy to jest jakiś oksymoron? Gra z 85 roku, albo wersja z 90, bo jest napisane 90 rok. Wyprodukowana na Famicom. Konsolę Famiconu. Przez firmę japońską Namco. Tak to chyba należy czytać. A oryginalnie nazywa się Battle City. To jest gra zręcznościowa typu akcji. Wyprodukowana i wydana właśnie w 85 roku. Jest również znana pod nazwą Tank 1990. Wydana 5 lat później po grze Tank Battalion, więc to są już jakieś kolejne odsłony tej gry, tych zasad. Kontrolery joystick, na joysticku się w to grało, ale na padzie też. Tryby rozgrywki. Tak, gry pojawiają się czołgi w kolorze żółtym, sterowane przez gracza. Dużo było emocji, kiedy grało się multiplayerowo, że jeden kolega, koleżanka byli po jednej stronie, my po drugiej i nasz orzełek. Trzeba było bronić naszego orzełka. Jest dużo poziomów, z tego co tu widzę. 35 poziomów. Łączna liczba poziomów Battle City wynosi 100. Plansz jest 35, z różnymi tam oczywiście ukształtowaniem terenu i tak dalej. Będzie i Mario. Będzie Papkan. Pacman. Pac-Pac-Man, jest. A mi się plącze język. To wszystko przez ten trunek, który pije. To nie jest Malibu, to jest mleko. Redwood Music. Kurde, dziwny ten War Thunder. Dziwny. Naprawdę. To jest protoplasta wszelkich gier typu War Thunder. Tego typu streamy będę nazywał streamami z retro piwnicy. Czyli będą streamy retro z takich gier, no co niektórzy, którzy kojarzą Amigę, Commodore, by się złapali za głowę, że ktoś nazywa Maxa Payne'a 2 grą retro. O, właśnie. Jak się wiedzie. Jak się wjedzie w ten... Jak się wjedzie na to szare, to się inaczej jeździ. Jest różnica jakaś... Dostałem gwiazdkę. Nie pamiętam, co robiły gwiazdki. O, to jest dobre. No bonusy trzeba zbierać. No na lodzie się słabo je. Słaba jest przyczepność na lodzie. Będzie Pac-Man będzie Mario. To będzie retro piwnica, tak nazwę ten cykl. A inne gry retro to Quake, nie Quake, no to już są gry znacznie młodsze. Nie mogę przejść Stage'a One, nie mogę przejść, Boże, są jakieś godmody na tą grę.
Za bardzo się pcham do przodu, nie? Jestem za bardzo ofensywny. Mogę mnie rozwalać tych cegieł, nie? O, jaki piękny strzał. Ostatniej chwili. Wiedziałem, że tak będzie. Trzeba chyba 20 czołgów rozwalić. Nie pamiętam, czy grałem, czy nie grałem. Witaj Wojtku serdecznie, Este już się witałem. Tak, piękne czasy, piękne czasy. Byliśmy młodzi i piękni, a teraz tego wszystkiego zostało tylko i... Gdzie ten bonus jest? Nie ma bonusów. Dźwięk nie jest za głośno? Wasze uszy nie słyszały tych dźwięków od 25 lat. Musi być głośno. Ale coś lajków mało. Pokażcie, że lubicie retro. Co to jest, kurde? Jakiś pancerz? No i ginę. Kurde. Bardzo dobrze się do tego jadło. Do mojej przegrany. Dobra, jakieś pomysły na taktykę? Może jest jakiś ekspert od czołgów? Tyle gracie w tego War Thundera, to może coś wymyślicie. Nie mogę się pchać do przodu, to oni się muszą do mnie przybijać, nie? Ale boję się, że ich się więcej zrespawnuje. Chociaż nie respawnują się. Czyli jest stała liczba przeciwników na mapie. O, w mordę, już przegrałem. Ale dostał w dupsko. Nie boję się tą gwiazdkę wziąć. O kółka! O, szalej! Kamper! Granat, o co chodzi? A granat jest zajebisty! Good job! Udało się. Ejju, ludzie, to jest naprawdę ciężka gra. Van Damme, co o tym sądzisz? Dobra robota? Great job! O, dzięki, przynajmniej ty trzymasz kciuki. A chłopaki i koleżanki na streamie? Oj, mało tych lajków, mało. Ale dobra, działamy. Stage 2! Oho! Można wjeżdżać do wody, czy nie? Przez wodę nie można przejeżdżać. Thank you.
No pierdykam, no. O dobrze, chyba będę mógł powtórzyć te. Z czym masz kanapki, powiedz? Powtórzyć ten level. Jak wam dzisiaj minął poniedziałeczek, co, moi mili? Dobrze? O nie, stage one!